No chyba już. Dobra. Będzie jajeczko sadzone. O kurczę, za wcześnie. O, przylepi mi się, no. Cześć! No cześć. Patelki mam dla ciebie. Właśnie piękne, nowe, popatrz, śliczne. Co zrobiłam. Co ty robisz? No myślałam, że już jest gorąca patelnia, wybiłam sobie jajko i mi się nie zcięło, czyli mi się przypali. A, to nie miałaś nierozgrzaną patelnię? Dlaczego nie rozgrzałaś? No myślałam, że była rozgrzana, nie sprawdziłam, bo ostatnio jak sprawdzałam, to mi olej chlapnął właśnie i tak czy się jest skończyło. Na planie lekarz? Już sobie poradziłam, dziękuję bardzo. No teraz dopiero się nie, Agnieszka, wiesz, jeżeli powinnam. Tutaj na tej patelni był olej, to teraz to jajko wchłonęło cały olej. Weź ty to, dziewczyno. Niedobre. No nie bardzo, wiesz, dobra, no, znaczy, to ratunku, powiem ci, powiem ci, jak, patent, powiem ci, jak moja córka, ja tego nie będę jadła. Sprzedaj mi szybciutko jakiś patent. Dwa. Bo chcę jajko. Trzy. Albo co moja innego. Droga. Trzy patelnie, zestaw trzech patelni, fantastycznych patelni, dzięki którym nie trzeba będzie rękę nadkładać, pryskać wodą, robić czary mary, żeby się dowiedzieć, czy już tu można wrzucić mięso, jajko, cokolwiek, a to szczególnie na przykład steki, które to pieczemy. W jaki sposób będziesz wiedziała, że patelnia jest odpowiednio rozgrzana? A teraz zwróć uwagę. Czary mary. Przypomnę ci taką wcześniejszą historię z naszego życiorysu, kochana. Znajdź różnicę. No. Znajdź różnicę. I uwaga, przyglądaj się teraz uważnie tej obwódce, co tu się będzie działo. W momencie, kiedy kładziemy patelnię na gaz, ceramikę, indukcję, te patelnie działają na wszystkich kuchenkach, ta czerwono-różowa obwódka zacznie zmieniać kolor na jasny. Co ty? Czyli to nie jest między 60 ozdoba? A 80 stopni już zaczyna robić się jasno-różowa, to nie jest tylko ozdoba. W momencie, kiedy zrobi się całkowicie jasna, już jest, osiągnie zobacz, 80 zobacz, stopni, jest, to zobaczcie. Się dzieje? Czary mary? Zobaczcie, ona się zmienia, robi się całkiem biała prawie. I teraz, kochana, możemy się zabrać za prawdziwe gotowanie. No, na czyli co chcesz masz mi powiedzieć, jeszcze raz sobie to powtórzę, jak jest różowa, to ma około 60 do 80 stopni, a jak jest, jak się robi taka biała, to wtedy znaczy, że jest powyżej 80 stopni. I jest tak? gotowa do smażenia. Ja ci coś szybko pokażę, żeby nie było, że to jest takie czary-mary. To zanim ona przyjdzie, to ja szybko spróbuję wybić tu jajko. Zobaczymy, czy się zrobi. Jestem. O. I teraz, uwaga. Uwaga. Tu widzicie, faktycznie robi tu w miejscu, gdzie chłodzisz. Aha, jest czerwony kolor, który ja narażam życie, żeby uważaj, ci to uważaj, żebyś się nie oparzyła. Pokazać. Nie, zostaw, ty już jesteś poparzona. Kochana, patelnia osiągnęła idealną temperaturę. Co i zresztą uwaga. Widzimy, jak ładnie nam tutaj paruje woda. No i co się powinno dziać wtedy, kiedy wybijemy jajko? Ja to zrobię szybko, prawda? No. Bo widzieliśmy wtedy na tamtej zimnej patelni. Możesz bez tuszu, patelni. Wiesz, bo na niej też można bez tuszu też ugotować. Proszę. To jajko się natychmiast ścina i w ten sposób potrawa będzie od razu biegnę gotowa, a tłuszczu nie wchłonie, bo go po prostu nie ma. Ale ja nie chcę jajka jednak. Jak ja ciebie znam, to my dzisiaj zrobimy coś innego, dobrze? Dzisiaj zrobimy coś pysznego. Mhm. To mów, co przygotowałaś, jaki asortyment na dzisiaj, bo mnie już leci ślinka. Więc zacznijmy tak. Ja sobie wrzucę masełko. Niech mi o, jak tutaj ładnie schodzi, zobaczcie. Proszę tutaj zobaczyć. Nic się nie przypaliło, zobaczcie, tak? Nic się nie przypaliło. Ja wbiłam jajko po prostu na patelnię bez grama tłuszczu. I zobaczcie, jak ładnie wszystko tutaj odchodzi. Nie musimy tego szorować. Ceramiczna powłoka, dzięki której nic nam nie przybiera. Mhm. Tak więc i czyszczenie, Agnieszka, możesz to umyć ręcznie, możesz to po prostu przetrzeć papierem i nic się tutaj nie będzie przypalało, przywierało, tak? Czasami korzystając z patelni mam jakąś potrawę, którą chcę odgrzać w piekarniku. Czy tą patelnię też mogę wsadzić do piekarnika? Jak najbardziej możesz włożyć do piekarnika i dzięki właśnie naszej rybce ja ci to zaraz pokażę. Tak, żeby trzymać temperaturę, wiesz, niekoniecznie smażyć na patelni, tylko żeby ona trzymała temperaturę. Opa. Aj, dzisiaj się kuchnia śródziemnomorska, widzę rybkę, to jest chyba pstrąg, tak? Dzisiaj pstrąg, tak, jak najbardziej. W zestawie znajdziemy trzy patelnie, 20 cm średnicy, 24 cm i 28, ta największa, na której rozgrzewać? Ja już za moment będę tutaj smażyć naszego pstrąga. I co jest bardzo ważne, wszystkie zawierają obwódkę ze wskaźnikiem, o, hop, tu już połowa. Tu myłaś, tak? I zaczyna nam się nagrzewać, tak?
I uwaga, zaczynamy smażyć naszego pstrąga na maśle. W momencie, kiedy już będzie obsmażony z każdej strony, nie będziemy tracić czasu, wrzucimy go prosto od razu do piekarnika. Co jest bardzo ważne. O to, o co zawsze ja pytam w sklepie, szukam, żeby było zaznaczone, czy jest indukcja. Jak najbardziej te patelnie nadają się na kuchenki. Ceramiczne, gazowe, indukcyjne. Czyli wszystkie.